dużo obojętności, zbyt dużo zła. Wszyscy musimy stanąć w jednym szeregu. Zawsze stawaliśmy razem i teraz też stańmy. Musimy być razem w tym momencie. Proszę was, poczujmy się jednością. Przyłączcie się do łańcucha. To cudownie mieć poczucie, że jesteśmy razem. Jezus powiedział do swoich uczniów: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Umiłowane siostry i bracia, liczba uczestników dzisiejszej mszy świętej i nasze twarze reprezentujące różne środowiska świadczą o tym, że uczestniczymy w zgromadzeniu nadzwyczajnym. Przywołał nas bowiem tutaj człowiek nadzwyczajny. Świętej pamięci Marek nie zadowalał się przeciętnością. Ośrodków było mu ciągle za mało. Dziedzin, którym się chciał poświęcić, było mu ciągle za mało. Inicjatyw, które podejmował, było ciągle za mało. Nie byłoby tej postawy, tej chęci przekraczania samego siebie, gdyby on naprawdę nie ukochał człowieka w jego istocie. Nieraz zatrzymujemy się na czynach człowieka, na wyglądzie człowieka. A on przez tę zewnętrzną warstwę umiał dotrzeć do warstwy wewnętrznej, do samej prawdy o człowieku i zachwycić się tą prawdą, a jest się czym zachwycać. I on nas tym przesłaniem zostawia. On nam daje wiele do myślenia. To jest dla nas także, najmilsi, wielkie zadanie. Zaakceptować, ukochać człowieka w jego istocie, w jego człowieczeństwie. Thank you.
Co byś ty zrobił, Boże? Ja się boję. Zgaś moje oczy, ja cię widzieć mogę. Uszy zatrzaśnij, ja ciebie usłyszę. I ja do ciebie bez nóg znajdę drogę i bez ust krzyk mój cisnę w twoją ciszę. Czystych serc. Będzie to symbol naszej jedności, naszego bycia razem. Słuchajcie, ruch i idea czystych serc to idea pomocy drugim ludziom. To idea oglądania się na tych, którzy są słabsi, którzy nie mogą często robić wielu rzeczy w swoim życiu. Pomóżmy również im. Przyłączcie się do łańcucha. Wszyscy bądźmy razem. Jestem bardzo szczęśliwy, kochani. Ogromnie dużo ludzi podniosło ręce. Kocham was bardzo. To cudowna, najpiękniejsza chwila w moim życiu. Wszyscy jesteśmy razem przeciwko złu. Jesteśmy za dobrem, za cudownymi, szlachetnymi rzeczami. Wokoło nas jest tysiące ludzi potrzebujących pomocy. Tym ludziom nikt nie chce pomóc. Sami jesteśmy tak bardzo zainteresowani w swoim pływaniu, w tym, że musimy dopłynąć do swojego celu, przeważnie do celu związanego, nie wiem, z majątkiem, ze statusem jakimś, ze stanowiskiem, z innymi cholerstwami. I w tym momencie zupełnie nie patrzymy na innych, którzy gdzieś obok nas spokojnie i legalnie toną. Gdzie wy jesteście? Jaka jest wasza rola w tym wszystkim? Jaki jest wasz wkład w tą sprawę ratowania innych ludzi? Oskarżam was, pytam was, milczycie. Powiedzcie. Jak to czujecie? Może ja się mylę? Może to nie do was trzeba adresować te sprawy? Tylko musi nas być dużo więcej. Ja bym bardzo chciał, że wtedy, kiedy się rozejdziemy, kiedy już nas nie będzie, żebyście w swoich środowiskach, swoimi przyjaciółmi pogadali na temat dobra, pogadali na ten temat, że warto wokół siebie coś zmienić, że warto stać się wrażliwszym, lepszym. Przygotowałem sobie żadnego wystąpienia. Chcę powiedzieć po prostu to, co czuję. Jako marszałek Sejmu żegnam wielkiego, wybitnego działacza społecznego.
Jako Marek Borowski chcę podziękować mu za wszystko, co zrobił. Mówił, że trzeba mieć odwagę, żeby nie odwracać się od ludzi. Miejmy odwagę. Miejmy odwagę tę, którą miał Marek. Jeśli ona nas zostanie, jeśli ona w nas zakwitnie, to jego dzieło nie zostanie zapomniane. Drogi Marku, dla mnie byłeś i jesteś świadkiem miłosierdzia, o których mówił papież na krakowskich błoniach. Bardzo będzie cię brakowało, ponieważ postawił nam na błoniach ogromne zadania. Zadania, które potrzebują ludzi takich jak ty. Jest nas tutaj bardzo wielu. Przyrzekam ci i myślę, że do mojego przyrzeczenia przyłączy się bardzo wielu ludzi. Że będę starała się, żeby jak najmniej ludzi pozostało samotnymi i bez nadziei. Nie będę mówił tutaj, ile ty zrobiłeś, bo musiał chyba mówić 30 lat. Ale może powiem ci, cośmy zrobili teraz, od 18 na Marwilskiej. Murujemy, budujemy. Muszę ci się pochwalić, że nie przerwaliśmy nawet na godzinę. Jak przygotowaliśmy twój pogrzeb? Marek, pamiętasz ten telefon? Pytam ci się, Marku, czy czarna magnumka może być? A ty co mi odpowiedziałeś? Powiedziałeś tak, Tadek, to jest to. To jest czarny kolor godności. W życiu nie myślałem, że tym samochodem będę wiesz się na twój grób. Naprawdę nie myślałem. Chodziliśmy tutaj, mniej więcej, w te rejony. Przepraszam, że mówię o nim nie tak szczytnie i górnie, jak słyszałem tu przed chwilą. Chodziliśmy tu na Wagary, w te rejony, a to było tak bardzo niedawno. Nie sądziłem, że w tak krótkim czasie można dokonać tak wielkiego dzieła. Opowiem tutaj może rzecz anegdotyczną. Idąc codziennie do szkoły, mijaliśmy kościół Stanisława Kostki. Było tam wielu biednych, stojących, żebrzących. My nie mieliśmy pieniędzy, dawaliśmy im swoje śniadania w drodze do szkoły. Ale potem kot wymyślił, że będzie jeszcze większą walką i ćwiczeniem swojego ducha i woli, jeżeli te śniadania będziemy oddawać po szkole, przez cały dzień w szkole, marząc o tych kanapkach, które nam mamy zostawiły w tornistrze. Sądzę, że był to początek jego wspaniałej, cudownej, godnej podziwu i hołdu drogi. Żegnamy cię, kocie, ściskamy cię, cała klasa, czołem. Marku, żegnamy cię w imieniu tysięcy ocalonych. Cały czas mieliśmy wrażenie, że to twoja kolejna psychodrama, że wstaniesz za chwilę i powiesz: kochani, żeby wyjść z grzania, trzeba być mistrzem świata. To, co ty zrobiłeś dla nas i to, co my będziemy robić, kiedy ciebie już nie będzie, to będzie właśnie mistrzostwo świata. To prawda, ta boska psychodrama tak naprawdę chyba jest po to, żebyśmy się zastanowili, co Bóg chciał nam przez nią powiedzieć. Zawsze mówiłeś, że każda psychodrama ma jakiś wielki sens i jakiś wielki cel. Ja myślę, że zrozumieliśmy, co Bóg chciał nam przez nią powiedzieć. Możesz być, Marku, spokojny. Spokojnie odpoczywaj, bo zasłużyłeś na to. Chociaż nie wiem, czy ty umiesz w ogóle odpoczywać. My tutaj na ziemi będziemy ciągnąć sprawę dalej. Chciałabym, żebyś jeszcze teraz, na koniec, został tu z nami, na tej naszej największej społeczności. Chciałabym, żeby dzwony wszystkich naszych monorowskich społeczności w tej chwili wezwały cię na ostatnią społeczność na ziemi.
gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wiedząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon, dopóki miłość nie złowi nas. W korowodzie zmysłów możemy trwać niepokonani. Niech się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzyć da. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Dzisiejszy wieczór jest wieczorem wyjątkowym. Chciałbym zapewnić wszystkich moich przyjaciół, że jestem z nimi na dobre i na złe i nigdy w życiu ich nie opuszczę. Kocham was wszystkich bardzo mocno, moi drodzy. Mnie się w ogóle w pale nie chce zmieścić, że można jeden dzień w ogóle zniszczyć, w jeden dzień sobie swoje życie. Zmącić umysł jakimiś narkotykami. Dlaczego w ogóle? O co tu w ogóle chodzi? Po 25 latach pracy z wami nie jestem w stanie zrozumieć. To w ogóle nie ma sensu. To jest tak poważna choroba. Wyście się wpierdolili w taką kabałę, że tylko ostre strzelanie, bycie uczciwym, jakimś człowiekiem ciągle robiącym coś fantastycznego, może wam dać szansę na wyjście. Bo trzeba ciągle coś tworzyć. Każde pokolenie młodych ludzi, które coś stworzy, to wygra swoje życie. A każde, które będzie konsumowało, jest przegrane.
Nie może. Z narkomanii wychodzą mistrzowie. Wychodzą najlepsi. Przeciętniacy będą dalej brali. I znajdą się kolejny raz na oddziale odwykowym, a potem już nie zdążą, a potem już ich się zakopie. Dlatego proszę was, wykorzystajcie tą szansę bycia w tych domach, które wam dają możliwość szlifowania waszej chorej duszy. Ostatnie 13 lat mojego życia to była właściwie codzienna praca z Markiem. Niemalże prawie dzień i noc. Próbował w ostatnich swoich miesiącach życia ratować młodzież przede wszystkim zdrową. Mówił o tym, że trzeba zaimpregnować zdrową młodzież przed braniem narkotyków. Chcę wam powiedzieć tylko jedno, że wierzył w was, wierzył w młodzież i bardzo was wszystkich kochał. Dziękuję. Przyłączcie się do łańcucha. Wszyscy bądźmy razem w tym momencie. To cudownie mieć poczucie, że jesteśmy razem. Ja też bym bardzo chciał wejść do łańcucha i dlatego też w tej chwili chcę tam wejść. Brawo, kochani! Trzymamy teraz tak około 10 minut. Poczujmy się jednością. Jestem bardzo szczęśliwy, kochani. Ogromnie dużo ludzi podniosło ręce. Wszyscy się łączą. Kocham was bardzo. Była to próba generalna, czy jesteśmy razem. Jesteśmy, zdaliśmy ten egzamin. Dziękuję wam, kochani. Do zobaczenia.